W poprzednim filmie mówiliśmy o czarnych dziurach. Czym jest czarna dziura? Oczywiście pozostałością po jakiejś bardzo masywnej gwieździe, prawda? Czarna dziura to nieskończenie mały punkt, który ma pewną granicę, czyli horyzont zdarzeń. Miejsce, z którego absolutnie nic nie jest w stanie uciec, tylko po prostu spada. Do tego punktu i staje się częścią czarnej dziury. Ten horyzont zdarzeń jest taką granicą, w której, po której przekroczeniu nawet światło nie jest w stanie uciec, tylko spada na czarną dziurę. Takie czarne dziury to tak zwane gwiezdne czarne dziury, dlatego że pochodzą od gwiazd. Gwiazd, które Zakończyły swoje życie i po prostu zapadły się. Mają masę około, maksymalnie około 33 mas Słońca. Także niewyobrażalnie dużą masę. Są też czarne dziury, tak zwane supermasywne. Super masywne. Czarne dziury. Przy czym to słowo super chyba w pełni nie oddaje tego, jak masywne potrafią być właśnie te super masywne czarne dziury, bo te pochodzenia gwiazdnego, czyli pozostałości po gwiazdach, które zakończyły swoje życie. Mają masę około 33 mas Słońca, kilkadziesiąt naszych Słońc upakowanych w jednym punkcie. A takie supermasywne czarne dziury mają masę od 100 tysięcy, przy czym te 100 tysięcy to jest naprawdę bardzo mało, do, do miliarda razy masa Słońca. A więc takie supermasywne czarne dziury mogą miliard razy przekraczać masę naszego Słońca. Takie czarne dziury to tak zwane pierwotne czarne dziury. Pierwotne czarne dziury. Dlaczego pierwotne? No właśnie są pochodzenia gwiazdnego, niewielkie, a supermasywne pochodzą z czasów formowania się wszechświata. One stanowiły tak naprawdę budulec współczesnych galaktyk. Także dzięki czarnym dziurom powstała na przykład galaktyka Droga Mleczna, w której my żyjemy. Ale dlaczego czarne dziury zamiast pochłaniać wszystko dookoła zaczynają kreować coś? Jak to się dzieje, że ten punkt nieskończenie mały, nieskończenie gęsty, zamiast pochłaniać to wszystko, co przelatuje obok, jednak tego nie robi? Jak to się dzieje, że nie wszystko spada na czarną dziurę? No właśnie. Narysuję jeszcze jedną czarną dziurę, czyli nieskończenie malutki punkcik i nieskończenie gęsty, tak samo. Jeżeli mają jakąś gwiazdę, która ma dostatecznie dużą prędkość, to może po prostu wejść na orbitę wokół czarnej dziury. Albo znajduje się też dostatecznie daleko. Tak też czarne, supermasywne czarne dziury potrafią kreować galaktyki. Tak też przez miliony lat zbierały gwiazdy, zbierały materię, która krąży właśnie wokół centrum galaktyk. Przyjmuje się, że większość. Albo też nawet wszystkie galaktyki posiadają w centrum, w swoim centrum, jakąś supermasywną czarną dziurę. Tak samo jak w naszej Galaktyce Drodze Mlecznej, o czym wspominałem już w poprzednim filmie. Mamy tam właśnie supermasywną czarną dziurę, którą pobliskie gwiazdy bardzo szybko obiegają. Ten ruch został już nawet zarejestrowany. Także mamy dowód na to, że w centrum naszej galaktyki znajduje się czarna dziura. Jednak te pierwotne czarne dziury, jak mogły powstać, skoro nasz wszechświat na początku był bardzo jednorodny? Był taki jednorodny, że każdy punkt tutaj i tutaj i tutaj oddziaływał w taki sam sposób z resztą cząsteczek. Nic ich nie ściągało gdzieś tam do środka albo w jedno miejsce. Także wszechświat na początku był bardzo jednorodny. Po krótkim czasie jednak zaczęły się formować takie gęstsze regiony i pojawiła się niejednorodność materii. W niektórych miejscach było, w niektórych miejscach była mniej gęsta, w innych bardziej zagęszczona i to właśnie w tych miejscach Zaczęło dochodzić do zapadania się materii do środka. W ten sposób, no jak wiemy, wszechświat jest ogromny, tak więc zawiera dużo materii, ta materia zapadając się, zaczęła formować supermasywne czarne dziury, które przekraczają nawet miliard razy masę słońca, i to one zapoczątkowały powstawanie właśnie galaktyk, właśnie w ten sposób, że przechwytywały. Pobliską materię, która wchodziła na orbitę i zaczęła formować gwiazdy i całą galaktykę. W centrum naszej galaktyki, drogi mlecznej, znajduje się czarna dziura, supermasywna czarna dziura, która przekracza 4 miliony razy masę Słońca. Wyobrażacie sobie to? 4 miliony razy masa słońca coś takiego trzyma między innymi nasze słońce na orbicie wokół centrum galaktyki